Witamy Państwa serdecznie na konferencji po meczu 23. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy, PGE FKS Stal Mielec, Piast Gliwice. Dzisiejsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości 2-0, a wraz z nami trener drużyny Piasta, pan Aleksander Wukowicz. Dzień dobry, panie trenerze. Dobry wieczór. Proszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania. No przede wszystkim nas cieszy ważne zwycięstwo na trudnym terenie, gdzie uważam statystyki i jakby ten skor i wynik Stal Mielec w tym roku zaklamuje rzeczywistość, bo tutaj nieprzypadkowo Lech zremisował, a nie musiał, i Raków też zremisował, a wcale nie musiał, więc ta drużyna pechowo, mówię o Stali, przegrała, bardzo pechowo przegrała mecz z Górnikiem u siebie, będąc drużyną zdecydowanie lepszą. Także my wiedzieliśmy, że tutaj, żeby wygrać, to trzeba będzie też przeżyć momentami trudne chwile, i takie też przeżywaliśmy, gdzie Stal miała więcej z gry, ale też myślę, że potrafiliśmy się przeciwstawić z kolei dobrymi fragmentami ze swojej strony, z naszej strony. I osobiście też my jako drużyna nie możemy jakoś tak się chwalić zbytnim szczęściem do takich bramek strzelonych, jak strzeliliśmy dzisiaj to na 1-0, która na pewno była dla nas bramką dosyć szczęśliwą, bo piłka trafiła zawodnika Stali w rękę, można powiedzieć, w takiej nie najgroźniejszej sytuacji, ale w końcu nam trochę szczęścia dopisało, na to pracowaliśmy, i wielkie gratulacje dla drużyny za te ważne 3 punkty. Czy mamy jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję, panie trenerze. Dziękuję bardzo. W drugiej części konferencji prasowej wraz z nami trener PGE FKS Stali Mielec, pan Adam Majewski. Dzień dobry, panie trenerze. Poproszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Dobry wieczór. Niestety przegraliśmy kolejny mecz. Szkoda, żałujemy tego bardzo. Patrząc z perspektywy boiska, szczególnie w pierwszej połowie było widać dużą nerwowość u nas w drużynie. W drugiej połowie wyglądało to lepiej. Myślę, że ten mecz z boku wyglądał tak naprawdę na 0-0. Nic takiego wielkiego się nie działo i niestety przypadkowa ręka zdecydowała o wyniku tego spotkania. W przeciągu paru spotkań roztrwoniliśmy dużą przewagę z pierwszej rundy, natomiast uprzedzę kolejne pytania, jeżeli takie się pojawią. Nie zamierzam rezygnować, do końca sezonu zostało nam 11 spotkań. Tak naprawdę każdy mecz, który gramy i przegrywamy, jest meczem stykowym. Nie ma jakiejś wielkiej różnicy między nami a zespołami, po prostu musimy w końcu wykorzystywać sytuację, no i mam nadzieję, że niestety ten przeklęty VAR się od nas odczepi. Czy mamy jakieś pytania? Marcel Kowalczyk, Podkarpacie Live. Trenerze, czym dzisiaj była podyktowana zmiana Fabiana Hiszpańskiego na Macieja Wolskiego? Fabian Hiszpański gra na pozycji wahadłowego, która wymaga dużej pracy fizycznej, dlatego ze względów zmęczeniowych po prostu został zmieniony. Trenerze, jaki był plan na ten mecz? Wiedzieliśmy, że Piast Gliwice nie jest mocny w ataku pozycyjnym. My prawdopodobnie powinniśmy tą grę tutaj kreować. Mówił trener o tym, że musimy w końcu wykorzystywać te sytuacje, tylko że nie oddaliśmy celnego strzału na bramkę. Tych sytuacji było niewiele i mamy 6 meczów, 1 gol uznany. Oczywiście były też bramki nieuznane, ale to jest mizernie. Okay. Jaki był plan i jak trener wyobrażał sobie to właśnie, czy trener zauważa właśnie problem w kreacji? Tutaj druga linia, nie było dzisiaj Kokiego Hinokio, ale Alex Walecho i Piotr Wlazło, no nie popisali się zbyt wieloma zagraniami do trzeciej tercji przeciwników i nie było tych sytuacji zbyt wiele. Okay. Długie pytanie, tak naprawdę pan sobie tam też trochę odpowiedział sam. Natomiast powiem tak, odnośnie sytuacji, nie jesteśmy w tym momencie zespołem takim, który wykreuje 10 sytuacji czy ileś. Jak obserwuję mecze ligowe, nawet dzisiejszy mecz w wykonaniu Piasta, Piast też stworzył może 2 sytuacje, tylko po prostu bramkę strzelił, rzutu karnego po warze. I tutaj tak to wygląda, że będziemy mieli 2-3, w zależności od meczu, 4 sytuacje, a dzisiaj były takie zagrożenia i myślę, że w momencie, w drugiej połowie, gdzieś tam 2 takie minimalne strzały, pierwszy połowie strzał w słupek, gdyby to wpadło do bramki, to być może byśmy wygrali ten mecz, dlatego nam pozostaje tylko
pracować nad powtarzalnością i liczyć na to, że w końcu przełożymy to na mecz. Oczywiście, że niektórzy zawodnicy dzisiaj zagrali poniżej swoich możliwości, ale to nie było porywające widowisko z dwóch stron, dlatego moim zdaniem skromnym ta nieszczęsna ręka i decyzja o warze zdecydowała o tym, że ten mecz przegraliśmy i musimy z tego wyciągnąć wnioski i walczymy dalej. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Martin Płonka, Przegląd Sportowy. Czy zgodzi się trener z tym, że był to najsłabszy mecz Stali Mielec w tym roku? Tak, patrząc z boku, myślę, że to było najsłabsze spotkanie w naszym wykonaniu w tej rundzie. Tak jak powiedziałem, wkradła się nerwowość, widać było, że już presja delikatnie narasta, bo ta przewaga nasza się zmniejsza i dlatego też po części taki wynik, a nie inny. I jeszcze pytanie, jak podsumuje trener występ Mikołaja Lebedyńskiego, który pierwszy raz w tym roku wyszedł w pierwszym składzie? Mikołaj Lebedyński dzisiaj wyszedł w pierwszym składzie. Myślę, że zagrał na miarę swoich możliwości, tak jak tu pan wcześniej zadał pytanie. Nie było zbyt wielu sytuacji, nie wykrywaliśmy mu zbyt wielu sytuacji, ale myślę, że zagrał solidne spotkanie. Czy mam jeszcze jakieś pytania? Piotr Socha, Radio Rzeszów. Chciałem zapytać o przemyślenia przed następnym spotkaniem i przed tymi kolejnymi. Stal nie strzela goli. Jak to trener myśli, próbuje rozwiązać? Bo przewidywalna jest gra Stali, jeżeli chodzi o atak, niestety. Zobaczymy. Mamy tydzień na to. Tak jak mówię, ja tu nie chcę uciekać od żadnej odpowiedzialności. Zagraliśmy 6 spotkań, z których każde, tak mi się wydaje, przynajmniej jest na styku, nie? I na końcu się liczy tylko wynik. Jeżeli się przegrywa, to wszystko jest źle, a moim zdaniem wcale to wszystko tak źle nie wygląda. Zobaczymy, jak wyjdziemy na spotkanie z Legią. Czy zagramy na ryzyku ofensywnie, czy zagramy defensywnie, ale mamy na to jeszcze tydzień, że przeanalizujemy grę Legię, zobaczymy, jaka będzie dyspozycja poszczególnych zawodników i potem podejmiemy decyzję, ale pojedziemy tam po to, żeby powalczyć o 3 punkty, a nie po to, żeby być wystraszonym i się modlić o wynik 0-0. Jeszcze jedno, panie trenerze, widać było taki problem mentalny, wydaje mi się, w zespole i czy to jest jakby jedna z głównych blokad zespołu. Nie podnosiliśmy się po straconej bramce. To też kwestie VAR-u, kwestie sędziowskie. Pan również otrzymał żółtą kartkę, jakby pan mógł przybliżyć, o co chodziło w tej sytuacji 73 minuty. I czy uważa pan, że tutaj kwestia meczu z Legią i tego ważnego zawsze pojedynku dla Stali w pojedynku z Legią, to może być tak jak w poprzednim sezonie taka, czy na to trener liczy, przechylimy wreszcie szale na swoją korzyść i tutaj będziemy budować dobry mental zespołu, bo wydaje się, że oprócz problemów kreacji, to również ten mental, który gaśnie w zespole, to jest chyba największy problem, z którym teraz trener będzie musiał zmagać. Tak, można odnieść takie wrażenie, że po bramce, którą straciliśmy, że przestaliśmy wierzyć w to, że możemy ten mecz jeszcze wyrównać, ale tak jak powiedziałem, jeżeli się nie wygrywa mecz od początku rundy, remisuje się 2 mecze, które były wcześniej, przegrywa się 2 mecz z rzędu, presja narasta i po prostu było to dzisiaj widać. Zawodnicy też są ludźmi. Nie mamy zespołu złożonego z gwiazd, nie mamy zbyt wielu liderów w tym zespole. Bazujemy tak naprawdę na solidności. Jeżeli wszyscy w zespole funkcjonują na 100% albo nawet 120%, bo uważam, że na przestrzeni tego czasu, kiedy tu jestem, wielu zawodników gra powyżej nawet swoich możliwości, gdzie wcześniej byli doceniani. Dlatego nam potrzeba też na przyszłość, teraz tego nie zmienimy, zawodników też z jakością, z cechami takimi przywódczymi, którzy po prostu robią różnicę. Dlatego jak jest solidność i paru zawodników zagra poniżej możliwości, plus presja, która doszła, to tak to wygląda, jak wygląda. Czy ma trener pretensji do zespołu za projekt? Nie mam pretensji żadnych do zespołu, tylko oceniam potencjał tego zespołu. Uważam, że ta drużyna, ci zawodnicy i ci ludzie właśnie patrząc w drugą stronę, przez ten czas, kiedy tutaj są, w każdym meczu grają z bardzo dużym zaangażowaniem i determinacją. Natomiast nie mam żadnych pretensji, bo tutaj każdy walczy do końca, ale na końcu każdy jest tylko człowiekiem i ma prawo do słabszych momentów. Słucham? Sytuacja z kartką. Kartkę, którą trener otrzymał.
A, którą? Znaczy, dostałem kartkę, powiem szczerze, nie wiem za co. Nie wiem, za co dostałem kartkę, nie wiem, która to jest kartka, zwróciłem uwagę, ale nie sądzę, żeby to się kwalifikowało na karę. To wszystkie pytania, dziękujemy bardzo. Witamy w trzeciej części konferencji prasowej, a wraz z nami dzisiaj Bartosz Mrozek. Bartek, jak z twojej perspektywy wyglądało dzisiejsze spotkanie? Wydaje mi się, że spotkanie było remisowe na 0-0 i gdzieś tam ta niefortunna sytuacja z VAR-em. Widziałem, nie widziałem, musiałbym to przeanalizować, jak to wyglądało, ale też nie mnie to oceniać. Sędzia ocenił, że jest rzut karny i przegrywamy ten mecz 2-0. No, co tu dużo powiedzieć. Czy mam jakieś pytania? Bliski był jest złapany tego karnego. Trochę chyba szczęścia. Nie wiem, czy to jest kwestia szczęścia, czy może jakiejś jeszcze dogłębszej analizy strzelca. Ciężko mi tu też powiedzieć, no bo mówię, nie oglądałem jeszcze to tak na szybko, a po meczu w emocjach się inaczej też ocenia tę sytuację. No będzie czas teraz, jutro, pojutrze na analizę tego wszystkiego i będę mógł wtedy więcej powiedzieć, czy to była kwestia szczęścia, czy gdzieś tam może ja mogłem się inaczej zachować. Bartek, w mediach przed tym meczem pojawiły się sugestie, że jest jakiś problem między wami a trenerem, czy problem wewnątrz szatni. Trener na konferencji przed meczem powiedział, że atmosferę macie wybitną. Czy ty możesz do tych spekulacji medialnych z Polski płynących się odnieść? No właśnie, kompletnie nie mam pojęcia, skąd takie informacje wyciekają, bo to jest kompletnie nieprawda i to jest kłamstwo. To, co trener powiedział, to trener powiedział 100% prawdę, a szkoda tylko, że ludzie tak piszą i piszą po prostu kłamstwa. Dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Po 5 meczach w tej rundzie, przed dzisiejszym meczem z Piastem, gdzie strzeliliśmy jedną bramkę i ten dorobek wyglądał skromnie, no kibice z pewnością oczekiwaliby dużej agresji i podejścia takiego w ten mecz walecznego. Wydaje mi się, że dzisiaj tego nie zobaczyliśmy i czy kwestia mental w zespole wygląda na odpowiednim poziomie, czy macie do siebie pretensje za to, jak to się wyglądało, no bo trzeba obiektywnie przyznać, że dzisiejsze spotkanie z dwóch stron było bardzo słabe. Też pytanie, czy my mamy walczyć, czy mamy grać w piłkę, no bo to też trzeba odróżnić, no bo walczyć, kopać się, no to też są dwie różne rzeczy, a grać w piłkę. No to oddaliśmy 0 strzałów celnych dzisiaj. To też nie graliśmy w piłkę. No, nie mam argumentów to teraz, jak oddaliśmy 0 strzałów. No ale ja uważam też, że stworzyliśmy kilka groźnych sytuacji, gdzie śmiało mogliśmy też zdobyć bramkę. Więc gdzieś tak my też będziemy ciężko pracować teraz na treningach, żeby odwrócić tą złą kartę i w końcu się też przełamać i wygrać mecz w tej rundzie. Mamy jeszcze jakieś pytania? Czy po spotkaniu z Górnikiem Zabrze, po tej pana niefortunnej interwencji dzisiaj od początku odczuwał pan jakąś większą presję? Nie, starałem się do tego podejść na spokojnie. No, gdzieś tam nie będę ukrywał, że po meczu nie było mi za fajnie. No, myślę, że to też było widać. Swoim zachowaniem też to pokazałem, ale mam nadzieję. Myślę, że to też dzisiaj wyglądało to już tak jak w poprzednich meczach. To wyglądał ten mój poziom. Także no gdzieś tam wiadomo, że zawsze jest lekki niepokój, ale zachowałem spokój duży i myślę, że to był ten poziom, który chciałbym prezentować, a nawet jeszcze wbić się na wyższy. I taka nie ma strzelec, jeżeli chodzi o napastników, tam. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, no bo ja jestem bramkarzem i ja tak jakby odpowiadam bardziej za grę defensywną, to pytanie powinno w moim pan kierować do części bardziej ofensywnej. Ja tu nie chcę się wypowiadać, no bo to mówię, to bardziej oni. Ja też napastnikiem nie jestem, nie wiem jak do końca się strzela, no to trzeba by ich zapytać, ciężko tu coś powiedzieć. To wszystkie pytania. Dziękujemy Państwu. Dziękuję bardzo.